Rogue Legacy to połączenie gier platformowych typu Metroidvania z produkcjami roguelike, gdzie śmierć bohatera jest normą. Przed rozpoczęciem każdej wyprawy możemy wybrać jednego z trzech losowo generowanych potomków naszej poprzedniej postaci. Ginąć będziemy często, więc spokojnie przetestujemy wszystkie warianty. Bohaterowie przynależą do różnych klas, od paladynów, magów i barbarzyńców po shinobi i smoki. Dodatkowo każda postać posiada losowy czar i pewien zestaw cech charakterystycznych. Mogą to być nieznaczące, ale zabawne zmiany jak w przypadku hipochondryka czy osoby z zespołem jelita drażliwego. Zdarza się jej puszczać gazy, ale także wpływające na grę cechy jak dementia, pojawienie się niezagrażających nam przeciwników, krótkowzroczność, gdy prawie wszystko poza najbliższym otoczeniem jest rozmazane, czy karłowatość, gdy sterujemy malutkim ludzikiem. Cech jest cała masa i stanowią one genialny patent urozmaicający rozgrywkę. Nie ma to jak granie z całym światem odwróconym do góry nogami. Sama zabawa to eksplorowanie losowo generowanych komnat zamku, wieży czy lasu. Wypełnione są one rozmaitymi przeciwnikami i pułapkami, których to pokonanie wymaga niemałej zręczności. Po drodze staramy się zebrać jak najwięcej złota, które pozwoli nam choć trochę ułatwić przedzieranie się następnym razem przez falę wrogów. Mimo że nasza postać koniec końców zginie, nie musimy rozpoczynać zabawy kompletnie od zera. Pozostaną nam niejako w spadku znalezione i kupione runy odblokowujące dodatkowe umiejętności, ulepszenia, w tym nowe klasy postaci, czy ekwipunek podbijający nasze statystyki. Dzięki temu każda wyprawa w głąb wypełnionego wrogami zamku przybliża nas choć trochę do ostatecznego celu, jakim jest pokonanie wszystkich bossów. Od strony audiowizualnej gra Cellar Doors przywołuje na myśl klasyki, do których to się odwołuje. Castlevania, Ghouls and Ghosts to tytuły, które najprędzej przychodzą do głowy podczas sesji z Rogue Legacy. Dość prosta, ale ładna grafika jak żywo oddaje nam lata świetności Nintendo w proces NES. Rogue Legacy przypomina produkcje takie jak Super Meat Boy czy Spelunky, gdzie od poziomu trudności bliższe jest tylko frajda płynąca z gry, a każda porażka zachęca nas tylko do tego, by pokazać komputerowi, na co nas naprawdę stać. Jeśli taki typ zabawy przemawia do Was, to ten tytuł powinien jak najprędzej pojawić się w Waszej bibliotece.